Cześć wszystkim, z tej strony Raun, witam was w kolejnym odcinku God of War Chain of Olympus. Kurczę, aż mi coś tutaj tak, wiecie, nie wiem, jak jakieś niepełnosprawne. Dobra, mniejsza z tym, musimy uruchomić właśnie te trzy promienie. O tak, jeden jest, drugi. Pięknie, i ostatni, trzeci. No i mamy, kurczę, tutaj coś się pojawiło, jakiś przycisk. Udało ci się zdobyć trofeum Horsing Around. W końcu udało się. With the release of the fire steeds, Kratos was now in the hands of the beasts. And where they would take him, he did not know. As the steeds pulled Kratos away from the grip of Morpheus, they crossed into the underworld. But in the land of the dead, they could go no further, for these beings of light were not welcome in Hades. Kratos found himself on the very edge of Hades, the land where no mortal had set foot. Here, where the souls of the dead walk their fated path, Kratos knew that for him, this was merely the beginning. No i fajnie, jesteśmy w Hadesie. Kurczę, tutaj to naprawdę dużo czasu spędziliśmy. W każdej z gier, czekajcie, safe jest, czy jest coś jeszcze, standardowo nie ma. Dobra, idziemy tutaj. Chyba na górę, co? Przejdziemy? Tak. Okej, dobra. Mamy drogę puściutką. R1 opuść się. Nie wiem, tutaj widzę, że jakieś kamienie pozamieniani są, ale czemu? Dawaj, jebnij go. Aj, kurczę, dawaj, tylko mnie nie zepchnij. No nie pieprz, co za menda. Ja pierdziele, przecież naciskałem to z całej siły, jak mogłem. Dobra, jeszcze raz. Cholera, jeszcze od początku, no. Dobrze, że nie byliśmy aż taki kawą. Okej. Czekajcie, nie pozwolić się, kurczę, złapać, bo znowu może to się źle skończyć. Chciałem ja go złapać, ale nie wyszło. Niestety, to on był pierwszy.
ale tym razem tego błędu już nie popełnię. O tak, pięknie. Chyba mamy spokój, na razie przynajmniej. Okej, dobra, tam też jakoś tam poszło nawet bez większych problemów. O, jeszcze jedna. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ruszaj się, ruszaj się. Fuck, jeszcze to mi za tutaj, kurczę, blokuje, ja pierdzielę, no. Dawaj, 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 tym światłem. No i okej. No magii nie ma, szkoda, szkoda. Troszeczkę będziemy musieli gdzieś znaleźć. Bo jest... No, tutaj jest jakieś zejście, czekajcie. Nie wiem, czy tam bym przeskoczył, ale... Tak, udało się. Tylko teraz tak. Czy ja dobrze idę w ogóle? Czy to jest główna droga, czy może jakaś poboczna? Wolałbym, żeby była poboczna i jakaś skrzynia tu była ukryta, ale chyba tak. Jest skrzynia. Z... piórkiem. Kolejne piórko. No fajnie, fajnie, że, żeśmy tędy sobie poszli. I przez przypadek, można powiedzieć nawet. Udało się zdobyć jakieś dodatkowe piórko. Okej, wracamy. No, mało brakowało, abyśmy tam się skopali w dół gdzieś. No, tutaj troszeczkę widzę, że będzie walki. Czekajcie, zdążę wziąć. Okej, mam. O ja pierdziel, jeszcze te dwa goryle wielkie. No padaj, padaj, padaj. Dobra, użyjemy na nich na pewno Ifrita. A całą magię wywalę, wiecie? Ostatni, ostatni mi został, dobra. O, fajnie, jest wykończenie. Tamten drugi też mnie widziałem. Dawaj, jesteś następny. Nie ty, tutaj, okej. No i fajnie, po kłopocie. Gdyśmy może z tego skorzystajmy trochę. Fajne, fajne, chociaż aż takie, wiecie, silne to to nie jest. Jedynie taki mały dodatek ze strony twórców, żeby tam się nie nudziło z kombinacjami. Kolejne, ja pierdzielę. Fuck, 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 uciekaj. Ten mały tutaj wkurwia najbardziej chyba. Jest, jest wykończenie. Okej, dajesz, dajesz. Teraz jesteś nasz. Jeszcze kilka. No fajnie, dawaj, dawaj. Teraz twoja kolej. Spierdalać, bo musimy iść dalej. Wszystko? Chyba tak, co? Trochę tego było tu, dziadostwa. 3000, wezmę sobie, rozdam to. Już będzie troszeczkę lepiej wyglądać, jak będzie zamiast 9, 6000. Okej, okay, no dobra, dobra. Tutaj mamy przejście, tak? Co tam na dół?
jakoś. A nie, tam na górę jest skocz. Możemy wskoczyć, ale tutaj jeszcze ciekawy jestem, czy nie było czegoś. No właśnie, jest, jest skrzynka. Okej, no to co, lecimy, nie? Chyba tam wskoczę, tak mi się zdaje. Tak, udało się. Ściana tam jest do rozwalenia, widzę. Okej. Uciekaj, kurde, dawaj, dawaj, dawaj. Ja pierdolę, no. Wiedziałem, wiedziałem. Głupie ptaki mnie dobiły. Gdzie jesteśmy? Aha, okej, od tego miejsca. To nie jest jeszcze tak źle. Wiecie co, może najpierw się zajmę tymi kurestwami tu. Nie wiem, czy tego będzie tu więcej. Jest więcej. Ale żeby mi nie przeszkadzały w ogóle z tą walką. Z tą, tą meduzą. Czy tam syrena, nie wiem. Chyba wszystkie, tak mi się zdaje przynajmniej. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, dobra, mamy ją. Oko, kolejne, fajnie, dobrze, pięknie, czekajcie. Tam jest jakiś, widzę, podest czy coś, to możemy rozwalić czy nie? To możemy, okej. Do czego się on tutaj służy? Na pewno gdzieś możemy skorzystać i się wdrapać, ale... Teraz tak, tam jest na górze skrzynia jedna, widzę. Tutaj, nic nie zrobimy. No dobra, czyli będzie trzeba ją chyba przetoczyć. Czekajcie, najpierw wezmę sobie tutaj do tej skrzyni. Ile mam życia? No, prawie pełne. Nie, nie będę tutaj się bawił z tym. Zdaje mi się, że trzeba ją... A nie, czekajcie, nie dam rady. Ja pierdzielę, no zablokował się. A nie, dobrze, jest tutaj wejście, tam wyżej widzę. Okej, nawet nie wiedziałem. Okej, dobra. 5000 już, kurczę, masakra. Jeszcze troszeczkę i będziemy mieli. Czy to mogę rozwalić? Mogę to kółkiem wziąć. No dobrze, dobrze. Coś tam się, kurczę, pokazało, na pewno. Jest też safe. Ale czy po tym będę mógł wejść? Chyba mi się zdaje, że... Tak, dzięki temu będę mógł wejść, ale to za chwilkę. Rozdam sobie może te punkty. Już będzie malutko brakować. Fajnie. Nawet nie wiedziałem, że tak szybko uzbieramy. Czekaj, czekaj, czekaj. Coś tu mi nie pasuje. Unit 4600... Co? Jak było 6000... Nie wiem. Coś, kurczę, źle musiałem obliczyć. Nie wiem. Aha, chwila. Tam, gdzie zginąłem, to mi nie policzyło tych orbów. Właśnie. Fak, a już myślałem, że będziemy mieli na praktycznie na maksa ulepszone. No nic, nic. Tak, w takim razie wchodzimy tutaj, nie? Nic innego nam nie pozostaje. Jest ścianka, tutaj nic nie ma. Dobra, ale czekajcie. No właśnie, właśnie, jest skrzynka. Pióro. No tych piór jest trochę, nie powiem.
Tego nie można, okej. Jakieś drzwi, ale na razie chyba nie można ich otworzyć. Dawać. Tak sobie załatwimy szybko. Widzę już tych kurcze dużych panów. Trzeba im tych zbrój się pozbyć, tych tarcz. Cholera, dawaj, chodź. Tych powykańczam, bo te małe dziadosy, powiem wam, są bardziej wkurwiające. Będą tu latać i nas dziobać. Na szczęście są na hita. Jest, kółeczko, dawaj. Jednego będziemy mieli z głowy. Okej, jego chyba duch, tak, właśnie, już mi się przypomniało. Jego duch będzie tutaj pomocny w otworzeniu tych drzwi. Jeszcze jednego musimy rozwalić. No, dawaj, chciałem mu rozwalić to szybko, ale dziad się nie daje, czekajcie. O właśnie. No i mamy go z głowy. Dwa, fajnie. Drzwi otwarte. Teraz nie pozostaje nic innego, jak pozbierać sobie tylko skrzyneczki i lecimy dalej. Tutaj jest jakaś, widzę, informacja na temat chyba The Gates of Hades. Wrota Hadesu, tak? Aha, że dusze po prostu przez te... Wszystkie dusze po śmierci przechodzą przez te wrota. No dobra, fajnie wiedzieć. Ale my ruszamy właśnie dalej, kontynuować naszą podróż w uwolnieniu Heliosa, tak? Heliosa musimy uwolnić z rąk Atlasa chyba, oraz tam z Morfeusza. Co tym razem, tak? Czy ta statua tutaj sobie stoi, bo stoi, czy coś mamy z nią zrobić, ale chyba nie, chyba po prostu... Chociaż nie wiem, na razie sobie z nią damy spokój. Chyba ona tylko po prostu tak tutaj ma ładnie wyglądać. Wejdźmy, może tu zobacz. O, tu już nas widzę, żeby... A, kurczę, zapomniałem. No, może być ciekawie. Zejdź. Się nam otworzyło, dobra, ale czy to jest jedyne wyjście? Chyba tak. No tutaj, tędy chyba przyszliśmy, co? Tak, tędy przyszliśmy, no dobra. Czyli lecimy tu na wprost, jakiś, nie wiem,
most czy coś do jakichś innych wrót. I mamy save'a od razu. Czekajcie, tu mamy jakiś dzwon. Ale myślę, że w tym miejscu sobie skończymy ten odcinek. Ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejne już niedługo. Na razie, cześć.